Dzień dobry moi drodzy. Bardzo się cieszę, że ten piątkowy poranek możemy rozpoczynać razem. Że w piątek możemy spotykać się w codzienniku biblijnym, gdzie przede wszystkim chcemy skoncentrować się na Słowie Bożym. Trzeba przyznać, że piątek dla wielu ludzi jest jednym z ulubionych dni tygodnia, bo przecież po całym tygodniu pracy wreszcie można pomyśleć o złapaniu oddechu, o odpoczynku. Są tacy, którzy na samą myśl o piątku już zaczynają się uśmiechać. Moi drodzy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj uśmiechnęli się nie tylko na myśl o piątku, ale przede wszystkim byśmy uśmiechnęli się, kiedy pomyślimy o tym, z jakim Bogiem mamy do czynienia i jaki Bóg dzisiaj wychodzi nam naprzeciw, chce mieć z nami relacje, chce się z nami spotkać przede wszystkim w swoim Słowie. A słowa z Biblią na co dzień w sposób szczególny pokazują nam niezwykłą cechę Pana Boga. Cechę, której tak często nam brakuje w nas samych albo w ludziach, którzy nas otaczają. Posłuchajcie, w Księdze Daniela w 6 rozdziale, w wierszu 27 tak jest napisane. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego królestwo jest niezniszczalne. I w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w wierszu 8, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie da się ukryć, że rok 2020, który powoli dobiega końca, zachwiał naszym poczuciem bezpieczeństwa. Zachwiał tym, że wiele osób, chociaż jeszcze być może rok temu miało pełne planów życia, to dzisiaj zastanawiają się, jak będzie wyglądał następny tydzień. Co będzie z pracą, co będzie ze zdrowiem, jak sobie poradzimy z nowymi wyzwaniami, a wreszcie, kiedy to wszystko się skończy i będziemy mogli wrócić do normalności. Tęsknimy za tym, żeby znowu było stabilnie, żeby znowu było, tak jak to mówimy, normalnie. Nasze poczucie stabilności czy poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane. Może właśnie dlatego, że tak często opieramy je na rzeczach mało trwałych, znikomych, na rzeczach ulotnych. A dzisiaj Pan Bóg objawia się nam jako ten, który jest stały, który jest niezmienny, w którym możemy mieć oparcie i który przychodzi do Ciebie, aby Cię posilić. Niezwykle opisany jest u Daniela. On jest Bogiem żywym i trwa na wieki. Ten żywy Bóg jest żywo zainteresowany tym, co się dzieje u Ciebie, w Twoim życiu, w Twoim sercu, w Twoich myślach, w Twoich uczuciach, w tym wszystkim, co przeżywasz. On jest żywy, dlatego żywo interesuje się tym, co dzieje się w Twoim wnętrzu, w Twoich relacjach. Jeśli wpuścisz go do swojego życia, doświadczysz tego, że jest kimś, na kim możesz oprzeć wszystko, co posiadasz. Całą swoją nadzieję, całą pewność na to, kim jesteś i co będzie z Tobą dalej. Bo On daje niezwykłe poczucie bezpieczeństwa. Tak dawał Danielowi w jego czasach, tak daje nam w czasach, kiedy oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To niezwykłe. No właśnie, Jezus Chrystus. W liście do Hebrajczyków pokazany jest jako ten, który jest Bogiem. Wczoraj, dziś, ten sam, na wieki. Bóg niezmienny. Bóg, któremu możesz zaufać. Bóg, przy którym nie musisz bać się, nie musisz ze strachu drżeć, ale Bóg, na którym możesz się oprzeć i mieć pewność, że Cię nie zawiedzie. To jest zupełnie inaczej niż z cechami człowieka. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego, jak bywamy zmienni. Jak czasem ciężko bywa nam po raz kolejny zaufać. Być może samemu byłeś kimś, byłaś kimś, kto kogoś zranił, bo zabrakło stałości, bo zabrakło niezmienności. Być może doświadczyłeś tego od kogoś z Twoich bliskich i ciężko Ci zaufać. Pan Bóg chce leczyć również te rany, bo On jest niezmienny. Bo On jest stały i Jego słowo, Jego obietnice, Jego miłość, Jego łaska, Jego pokój, to wszystko w takiej samej mierze i w takiej samej doskonałości skierowany jest w Twoją stronę, a On nie chce, żebyś czuł i czuła się zawiedzionym człowiekiem. Dlatego, myśląc o tym, co przed nami, ale przede wszystkim myśląc o tym, który jest przy nas, o Bogu, pomyśl z uśmiechem,
że Bóg, ten, który jest żywym Bogiem, trwa na wieki, posłał Jezusa Chrystusa, który zawsze jest tak samo niezmiennie wpatrzony w Ciebie i chce obdarowywać Cię łaską. I wreszcie przychodzi do Ciebie codziennie z taką samą wrażliwością, z taką samą miłością, z tym samym przesłaniem, by iść razem z Nim przez życie. Bliskości takiego Boga, Boga, któremu zawsze możesz zaufać, życzę Tobie na dzisiaj i na każdy dzień, na każde Twoje jutro. Zostań z Bogiem. Dobrego dnia i do zobaczenia.